Proroctwo Pawła VI zapowiedziane krótko po Soborze. Posłuchajcie. Możliwe, że ta niekatolicka myśl zdobędzie wkrótce przewagę w łonie katolicyzmu, ale nigdy nie będzie ona reprezentowała myśli Kościoła. Musi przetrwać choćby mała trzutka, nawet zupełnie nieliczna. Jest to Paweł VI w Il Popolo 9 grudnia 1968 roku wypowiedział te słowa. Chodzi o ogołocenie religii katolickiej z jej katolicyzmu, zainfekowanie jej wirusem modernizmu. To nie powstrzyma już antychrysta przed niczym, przed połączeniem obu najpotężniejszych sił politycznej i religijnej w swojej ręce, tak żeby mógł zasiąść na tronie właśnie Świątyni Bożej, co znamy z listu do Tesaloniczan. I kiedy będzie łączył najwyższe dwie władze, urzeczywisty najpełniejszy totalitaryzm, który zgodnie ze słowami Sołżenicyna polega na odrzuceniu idei prawdy.